Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy robi swoje. Kiedy oficjalne święcie dryfuje na fali samozadowolenia, fundacja założona przez Alberta Bartosia pomaga najbardziej potrzebującym. Całą niedzielę w Oświęcimskim Centrum Kultury drzwi otwierały się i zamykały. Popularność wielkiego charytatywnego kiermaszu wiosennego jest bezdyskusyjnym faktem. Już 13 dziecko otrzymuje wsparcie fundacji, która z właściwym sobie rozmachem zadbała o sporo niedzielnych atrakcji. Mnóstwo barwnych i bogatych straganów prowokowało do zakupów. Rękodzielnicze czary zaczarowały obszerne korytarze Oświęcimskiego Centrum Kultury. Większość odwiedzających zatrzymywała się przed kazałą skarbonką, do której wrzucano datki na rzecz małej Ani. Cała impreza urasta do poziomu sporego przedsięwzięcia, zwłaszcza że fundacja z Albertem Bartoszem już tradycyjnie zadbała o to, żeby przy okazji zbiórki pieniędzy nie zabrakło muzyki. W restauracji meksykańskiej zagrały popularne zespoły muzyczne. Trzeba życzyć małej orkiestrze, żeby ze skarbonki wyciągnęła duże pieniądze dla potrzebującej Ani Jakubik. No, okay.